Lapidarny problem jest przede wszystkim z murem. Trzeba podjąć decyzję, jak osuszać mur i jak go zabezpieczyć, izolować. Czy taką metodą wypracowaną polską, czyli tylko jakby odkopanie i izolacja, czy jeszcze bardziej jakiś nowoczesny. Także mur stanowi dosyć taki ważny problem, chociaż nie ukrywam, tam trzeba iść jak gdyby wielotorowo. Również architektura lapidarna, kaplice wymagają nowego otynkowania, nowych rekonstrukcji detali architektonicznych, ze względu, że niektóre prace również wykonane w czasach powojennych, niestety błędy z użyciem domieszki cementu zaskutkowały tym, że po prostu ten dym się odparza, odchodzi. Także to są prace, no i oczywiście prace nad indywidualnymi płytami. To już jakby tutaj poprzez dotacje z ministerstwa zostało rozpoczęte, taka zespół płyt zostały prace rozpoczęte. Ale nie ukrywam, że one wrócimy na mur, to trzeba wiedzieć, jak ten mur zabezpieczyć. Mur został konstrukcyjnie zabezpieczony, wsparty, żeby się nie przewrócił. Ale jeszcze jest problem wilgotności muru, no dlatego, że po prostu zrobienie płyt, włożenie na mur, który nie jest zaizolowany, zaskutkuje tym, że one za parę lat będą miały ten sam problem. Dlatego ta konferencja tutaj właśnie pomiędzy tymi świątyniami i lapidariami międzynarodowa, ponieważ są jeszcze inni, oni mają te same kłopoty. Mają praktykę, mają doświadczenie. Praktykę. I my chcemy po prostu tutaj, aby się zjechali w następnym roku, aby udostępnili nam swoje wiadomości i swoje już prace, abyśmy zobaczyli... Żeby nie błądzić, po prostu żeby nie błądzić, żeby pójść we właściwym kierunku. A lapidarium to jest złożone, bo tam jeszcze i mamy zieleń, tak? Zabytkową zieleń, która też czasami wchodzi w dialog z murem i są głosy za i przeciw, usunąć drzewo, nie usunąć. To naprawdę, jeżeli się powołuje jakieś komisje lub właśnie grupy specjalistów, wtedy można te decyzje podejmować. Może po prostu. A no, prac jest wiele, bo jest ta stara substancja 17-18 wieczna, ale jest ta substancja, powiedzmy, w ocenie, jak mamy całość, młodsza, czyli 19-20 wiek, gdzie również krypty się zarywają, dlatego że one były otwierane po wojnie, były uszkadzane, więc ich struktura, ich architektura uległa już wtedy jakby interwencji, czasami dosyć brutalnej. To wszystko zaczyna w tej chwili po 70 latach bardzo mocno pracować, więc trzeba właśnie podejmować. To jest ogromne wyzwanie, bo wiemy o tym, że w kryptach spoczywają złożone płyty. Także, ale trzeba w tym wszystkim opracować program i podjąć decyzję, jak to mówią, jeżeli mamy różnych pacjentów z różnym stanem zagrożenia życia, to zawsze trzeba wybrać priorytety, obszary, w których trzeba przede wszystkim działać. Ja tutaj widzę przede wszystkim rozwiązanie problemu muru, jego wilgotności, jego stabilności, następnie ratowanie tych płyt historycznych i kaplic historycznych, które potrzebują prac renowacyjnych, no a następnie no, zabezpieczenia muszą nawet może równolegle iść, ale chociażby takimi prowizorycznymi działaniami, żeby po prostu nie stanowiły zagrożenia. No i ta zieleń, po prostu systematyzować problem zieleni,